Prognoza pogody zazwyczaj dostarcza nam informacji o tym, jak będzie wyglądała aura na nadchodzące dni. Jednak może też nas ostrzec przed nadciągającymi anomaliami, których rezultatem są niewiarygodne wręcz szkody. Prognoza pogody zazwyczaj kojarzy nam się z pokazywaną w telewizji mapą naszego kraju i szybkim przedstawieniem, jak będą wyglądały pod względem atmosferycznym nadchodzące dni. Jednak meteorolodzy sprawdzając ją, mogą dostrzec początki różnych anomalii pogodowych, które często doprowadzają do prawdziwych katastrof. W tym momencie naukowcy obawiają się, że koszmar sprzed lat może powrócić już niebawem. Prognoza pogody, naukowcy ostrzegają. El Niño po hiszpańsku znaczy chłopiec lub dzieciątko i jest to nazwa zjawiska atmosferycznego, które ostatni raz pojawiło się na przełomie 2015 i 2016 roku. Jego nazwa nawiązuje do okresu występowania, a dokładniej okolic Bożego Narodzenia i wprost wskazuje na dzieciątko Jezus. Jednak El Niño niesie ze sobą olbrzymie niebezpieczeństwo, a to dlatego, że wywołuje niezwykłe anomalie pogodowe, które odczuwalne są na całym globie. Zjawisko polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Ma miejsce, gdy słabną wiejące ze wschodu pasaty i następuje zahamowanie podnoszenia oceanicznych wód głębinowych. Ostatnim razem El Niño wywołał gigantyczne susze w Afryce, potworne opady i ochłodzenie w Ameryce, gdzie na pustyni w Arizonie spadł śnieg. Natomiast Kalifornię nawiedziły nagłe susze. Według wielu zjawisko to jest powodem straszliwych pożarów, które dotknęły Kanadę. Teraz naukowcy ostrzegają, że tej zimy historia może zatoczyć koło. Nie ulega wątpliwości, że pojawienie się El Niño wiązać się będzie z gigantycznymi stratami oraz katastrofami, których dokładne skutki nie sposób przewidzieć. Jednak patrząc na to, jakie psikusy już teraz potrafi płatać nam pogoda, to można się spodziewać najgorszego. Co gorsze, w przypadku niszczycielskiej siły żywiołów jesteśmy praktycznie bezbronni. Miejmy jednak nadzieję, że nic takiego nie będzie miało miejsca, ponieważ w ostatnim czasie na świecie było już dosyć katastrof.